Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Karl Schäfer demonstruje we Wiedniu jedną ze swoich słynnych rewi na lodzie. Cieszy się ona szczególnym powodzeniem u publiczności. Prace nad budową kolei transsaharyjskiej, projektowanej przez rząd francuski, prowadzi się dalej z wielkim nakładem sił. Sekretarz stanu Berthelot zwiedza trasę budowy. Ku jego czci urządzono fantazję, wspaniale widowisko jeźdźców tubylczych. Ukraińskie tańce ludowe w operze lwowskiej.
Na lotnisku wojskowym Getafe pod Madrytem generał Franco wręczył osobiście hiszpańskim oficerom lotnictwa dokumenty awansu. Kilku lotników, którzy szczególnie zasłużyli się w walce przeciw bolszewizmowi w czasie hiszpańskiej wojny narodowej, otrzymało przy tej okazji odznaczenia. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada przed Caudillem. Zmarł marszałek polny von Reichenau, jeden z najznakomitszych dowódców armii niemieckich sił zbrojnych. Pokazujemy krótkie wycinki z jego ożywionej kariery wojskowej na froncie zachodnim i wschodnim. W tradycyjnej berlińskiej zbrojowni naród niemiecki żegnał tego zasłużonego żołnierza. Marszałek Rzeszy Göring i marszałek von Rundstedt oddali mu w imieniu Führera ostatnią cześć. Pułkownik Galland wraca z lotu bojowego. Ten najsłynniejszy niemiecki lotnik myśliwski otrzymał od Führera jako drugi oficer niemieckich sił zbrojnych najwyższe odznaczenie za męstwo. Liście dębowe z mieczami i brylantami do krzyża rycerskiego Żelaznego Krzyża. W 9. rocznicę objęcia władzy przemawiał Adolf Hitler w berlińskim Pałacu Sportowym do całego narodu niemieckiego. Adolf Hitler powiedział: gdziekolwiek pojawi się nieprzyjaciel, będziemy go w tym roku bili tak samo jak dotychczas. Będzie to znowu rok wielkich zwycięstw. Nie jest to bowiem tym razem wojna prowadzona wyłącznie dla narodu niemieckiego, ale walka o całą Europę, a tym samym o całą cywilizowaną ludzkość. Posiłki dla armii pancernej generała Rommla w Afryce.
Szeroko zakrojona ofensywa angielskiej armii z Nilu załamała się całkowicie. Niemiecko-włoskim oddziałom udało się w śmiałych natarciach pobić przeciwnika i znowu zdobyć Bengazi. Lotnictwo niemieckie przyczyniło się w wielkiej mierze do rozbicia wojsk angielskich. Po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny rozszerzył się znacznie zakres działania niemieckich łodzi podwodnych. W drodze na wody amerykańskie towarzyszą łodziom podwodnym operatorzy filmowi. Spotkanie dwóch niemieckich łodzi podwodnych i wymiana pozdrowień. Po kilkudniowej podróży osiągnięto teren operacyjny. O zmroku zameldowano pojawienie się amerykańskiego frachtowca. Celne strzały artyleryjskie wznieciły na nim pożar i zatopiły go. Alarm! Frachtowiec 4000-tonowy na horyzoncie. Wystrzał torpedy. Trafiony! Jeszcze jeden parowiec ginie również w falach oceanu. W bardzo wzburzonym morzu łódź kontynuuje swoją drogę. W ciągu kilku tygodni zatopiono na samych tylko wodach północnoamerykańskich 43 nieprzyjacielskie statki handlowe
o pojemności przeszło 300 tysięcy ton. Niemieckie lodzie podwodne stoją pod Nowym Jorkiem. Niemcy walczą i zwyciężają dla Europy.